Dziś na poznańskich targach zrobiło się nieco egzotycznie. Pawilony wypełniły się zwierzętami z całego świata. Mamy możliwość kontaktu bezpośredniego ze zwierzętami, jak na przykład z wielbłądami, czy z alpakami, czy z kucykami, czy z osiołkami. Na targach Animal Fest pojawiło się łącznie ponad 60 gatunków zwierząt. Nie zabrakło również atrakcji. W jednym z pawilonów powstała arena pokazowa, na której odbywają się zajęcia z hipoterapii, między innymi z takimi zwierzętami jak alpaki czy osły. Hipoterapia, czyli praca z koniem, oddziaływanie tutaj wszystkich partii mięśni, ruchu konia na osoby, które mają różne dysfunkcje, czyli autyzm, porażenie mózgowe czy też zespół Downa. Na targach Animal Fest na własnej skórze można się przekonać, jak takie zajęcia z hipoterapii wyglądają. Te konie dzisiaj tutaj przyjechały, mogą przedstawić się, pokazać tą pracę, którą mogą wykonać z tymi osobami. Organizatorzy zapewniają, że celem targów jest także uświadomienie odwiedzającym, jak ważne jest hodowanie egzotycznych zwierząt w odpowiednich warunkach oraz jak wielką traumą może być ich niewłaściwe traktowanie. Najciekawszego? Te wszystkie robaczki. Tego się na co dzień nie widuje, także fajna rzecz. No i niesamowite pająki, tak, węże. A w ogóle to kochamy koty, więc koty są najlepsze. Bardzo ciekawe, zorganizowane. Co mogę powiedzieć? Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci również, także polecam. No, atrakcji dużo, ale to chyba bardziej dla dzieci, nie? Dla dorosłych to myślę, że no bardziej tutaj jakieś gady z tego typu rzeczy. No. W pawilonach 3 oraz 3A można znaleźć m.in. strefę karmienia zwierząt, wykłady i szkolenia oraz stoiska fundacji prozwierzęcych. Zajmujemy się sterylizacją zwierząt wolnożyjących, adopcjami. Mamy też schronisko w Bułku, także mamy i koty, i psy pod naszą opieką. Organizatorzy podkreślają, że na targi przyjechały jedynie zwierzęta, które nie stresują się w trakcie podróży i w towarzystwie ludzi. Na imprezę trafiły przede wszystkim okazy, które mieszkają na co dzień w schronisku. Nie propagujemy tutaj hodowli zwierząt egzotycznych i posiadania zwierząt egzotycznych. Wręcz przeciwnie, robimy wszystko, żeby zniechęcić ludzi do posiadania tego typu zwierząt. Targi Animal Fest potrwają do jutra do godziny 16. Tomasz Wesołowski, Puls Dnia.